Od samego początku nie była to łatwa inwestycja, bo nie do końca było wiadome, czy znajdą się odpowiednie fundusze na jej zrealizowanie. Decyzja została jednak podjęta i budowa prawie 3-kilometrowego odcinka ruszyła. Problemy jednak pozostały. Podjąłem dosyć duże ryzyko, prosząc Radę o wyrażenie zgody i wiążąc to ze sprzedażą mienia, które niestety dzisiaj nie zostało sprzedane. I to jest mój problem zawodowy na miesiąc grudzień, bardzo poważny, na co szczególnie chcę zwrócić uwagę i poinformować o tym mieszkańców Śmiałowic, o czym mówiłem na spotkaniach, że będziemy się starali tą inwestycję zrobić, ale to będzie bardzo duże ryzyko dla naszego budżetu i to mogę uczciwie powiedzieć, zresztą mówiłem to na sesji, mówię to teraz, że pod dużym znakiem zapytania ta końcówka roku będzie wyglądała. Radości w czasie otwarcia nowej drogi nie krył wójt gminy Marcinowice. Zadeklarował nawet pomoc dla powiatu w razie konieczności. Jak Zygmunt mówił, prawie że walczyliśmy ze sobą, aż kiedyś telefon, 6:30 rano, od pana starosty i mówi, ryzykujemy, robimy. Tak było, Zygmunt, nie? Tak było. Nie martw się, jak braknie ci pieniędzy, masz przyjaciela i biedną gminę Marcinowice. Tylko lokaty się i ruszymy z pomocą, jak trzeba być. W ramach inwestycji odnowiono nawierzchnię drogi, wykonano nowe chodniki oraz zatoczki autobusowe. Cieszymy się, że droga jest wybudowana i to jest dla nas najważniejsze, ponieważ był to odcinek strategiczny, ponieważ brakowało nam 2,6 km do połączenia dwóch odcinków, schetynówki z poprzedniego roku i wcześniej wykonanych powodziówek. Także ten odcinek zamyka nam cały 8-kilometrowy odcinek drogi. Całość kosztowała prawie 3,5 miliona złotych, z czego 1 000 000 pochodzi z dotacji, 9 000 z budżetu gminy, a prawie 1,5 miliona złotych przekazał powiat.